serdecznie. 29 września 2013. Dzisiaj w ramach Kilkowego Szlaku jeszcze kilka słów z pięknego Farel w Landzie Friesland w Niemczech. Dzisiaj jeszcze kilka słów na temat wizji, na temat tej siły wizji i tej takiej determinacji w tym, żeby ją zrealizować. Wczoraj mieliśmy piękny dzień, zwiedzaliśmy wiele pięknych miejsc, ale tak jak na Kilkowym Szlaku ująłem, to największe wrażenie zrobił na mnie ten potężny port przeładunkowy Wilhelmshaven, tak się to nazywa. Potężny port przeładunkowy, naprawdę port budowany z wizją, którego plan właściwie powstał w 2001 roku, przygotowania drobne, budowy rozpoczęto w 2008. W 2012 praktycznie był gotowy, tam jeszcze właściwie wykańczają niektóre fragmenty, ale no powstał generalnie największy port przeładunkowy Europy, potężny port. Port, który kosztował na dzień dzisiejszy ponad miliard euro, potężne pieniądze. I to jest ta siła wizji i jakby ją można przełożyć na parę różnych innych rzeczy. Znamy sytuację, jaka jest u nas. O tym, co się mówi o tym ruchu portowym, o tych wszystkich sytuacjach, które miały miejsce, o zamykaniu czy stoczni, czy portów, czy tego wszystkiego, co gdzieś tam zostało mocno wyhamowane, a z drugiej strony tutaj ten potężny rozwój. Wierzę, że to jest siła wizji, że to jest to spojrzenie długofalowe, długoterminowe, to jest ta determinacja, to jest ta walka o to, żeby ta przyszłość się dobrze układała. To jest umiejętność wyprzedzenia wielu rzeczy, których może dzisiaj jeszcze nie widać, ale które gdzieś tam się rodzą w głowach ludzi, którzy mają tą wielką wizję i wspieranie tych ich działań, wspieranie tego wszystkiego, do czego oni dążą. Myślę, że to tyle na ten dzisiejszy Kilkowy Szlak. Może coś tam jeszcze gdzieś w trakcie, jak będziemy, bo dzisiaj jeszcze w parę miejsc ruszamy, no i potem już wracamy z tej naszej trzydniowej wyprawy do domku. Do zobaczenia jutro.